Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj w zupełnie nową grę pod tytułem The Ascent. Mówiąc tak w skrócie, jest to nowa gra akcji z elementami RPGa, wszystko przedstawione w widoku z lotu ptaka, lub mówiąc tak bardziej specjalistycznie, w widoku izometrycznym. W grze jesteśmy rzuceni do mrocznego, cyberpunkowego świata, rządzonego przez ogromne korporacje, no i musimy sobie poradzić jako pewien prosty wojownik, czy też najemnik. Dobra, więc to było w sumie na tyle z takich najważniejszych informacji, więc nie ma co więcej przedłużać. Od razu przejdźmy do samej rozgrywki, zapraszam! Okej, i to chyba jesteśmy my. W sumie przypomina mi to... ta customowa postać tego... Jak on się nazywał? Tego cyberpunka, Jacka chyba. Bardzo podobnie się on prezentuje, ta podstawowa postać. Więc dobra, zobaczmy w jaki sposób moglibyśmy ją jeszcze pozamieniać. Więc możemy stworzyć sobie albo kobietę, albo mężczyznę. Nie wiem, powiedzmy, że wybiorę płeć żeńską dla urozmaicenia. Może będą jakieś przepiękne kobiety. Ale te twarze jakoś wolno się ładują z tego co widzę, ale po jakimś czasie widać na nich trochę więcej szczegółów, więc jasna sprawa. Zaraz, kolejna rzecz to pigment. Czyli rozumiem, że to kolor całego ciała. Więc tak to się prezentuje. No cóż, tworzenie postaci niczym w cyberpunku. Nie no, w cyberpunku wyglądało to jednak bardziej zaawansowanie, to trzeba jednak przyznać. Na przykład była możliwość edytowania swoich narządów rozrodczych, powiedzmy. A w tej grze nie ma takich możliwości, więc cyberpunk pod tym kątem jest lepszy. No i mamy jeszcze jakieś dodatkowe tatuaże. Tatuaż nie na ciele, jeszcze jakiś dodatkowy, okej, jasna sprawa. Powiedzmy, że bez żadnego, no i jeszcze styl, rozumiem, że to będzie... samo ubranie, więc proszę bardzo, możemy sobie zmienić kolor spodni na przeróżne sposoby, gdyby były jeszcze różne typy tych spodni, byłoby całkiem interesująco. Kolor dodatkowy, więc kolor styka bierze w tym miejscu największy udział, powiedzmy, że na czerwono. Wzór koszulki, może jeszcze jakieś różne koszulki będą, proszę bardzo, zobaczmy jakie są style. White, shirtless, która wam się najbardziej podoba, proszę bardzo. To jest po prostu wspaniałe, jeszcze z jakimś kotem. Dobra, zobaczmy w takim razie fryzury, na łyso się obetniemy. I no, taka prosta raczej edycja postaci. Ta wygląda w sumie całkiem okej, okay. Tak jak w tym cyberpunku były całkiem podobne właśnie ubiory. A mógłbym ją jeszcze ubracać, okej? Okay. Tak to właśnie wygląda. W sumie pójdę chyba z tą. Właśnie taka typowa dla cyberpunka fryzura. Kolor włosów. Może sobie zmienimy na jakiś interesujący, może różowy. O, proszę bardzo. Teraz przypomina mi to inną bohaterkę, tą Zarię z Overwatcha. W sumie często porównuję właśnie postacie do tych postaci z Overwatcha. Nie wiem, kiedyś grałem w to bardzo dużo i tak to już mi zostało. Dobra, coś jeszcze mamy? Wygląd broni? Niestety obecnie nie ma żadnych dodatkowych rzeczy, więc to było w sumie chyba na tyle. Twórca mogę jeszcze wylosować? Nie, potwierdź, jestem już zadowolony. Jest zakończona, no i tyle. Więc proszę bardzo, tworzenie postaci jest za nami i jak na razie nie mamy żadnej edycji, jeżeli chodzi o skille. Nieprawidłowości w zachowaniu, przyczyna zmian Myślałem, że jeszcze po polsku będzie to wszystko mówione, ale z tego co widzę, ten polski jest tylko i wyłącznie w samych napisach. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, na czym polega ta cała fabuła, to co jest nam obecnie mówione, no to macie w tym górnym lewym rogu ekranu i w sumie tyle. No i proszę bardzo, taka wstępna eksploracja tego całego świata. Czy ja mógłbym z jakimiś robotami, powiedzmy, porozmawiać? No, dosyć mroczny jest ten cały świat, trzeba jednak przyznać. Jeszcze ta perspektywa, w sumie pod względem gameplay, bo jeszcze to będzie znacznie więcej akcji niż obecnie. Mi osobiście przypomina mi to taką grę jeszcze innego rodzaju, ale to było już dawno temu. Jak to się nazywało? A no tak, Alien Swarm, nie wiem czy to w ogóle kiedykolwiek graliście, ale kiedyś była właśnie taka bardzo popularna gra kooperacyjna, właśnie w podobnym widoku, no i
Właśnie również wszystko działo się w takim mrocznym, cyberpunkowym świecie, powiedzmy, trzeba było się bronić przed różnymi potworami. No i wydaje mi się, że ta rozgrywka będzie również pełna emocji, pełna właśnie takich walk. No i wydaje mi się, że to będzie w miarę podobne. Dobra, więc macie jakieś pojedyncze dzienniki, jeżeli chcecie, to zawsze możecie to wszystko poczytać. Ja osobiście chyba skupię się na samym gameplayu, a takie notatki poboczne jednak zobaczę sobie, jednak pozostawię wam osobiście. Dobra, naciśnij B, aby kucnąć. No właśnie, może powinniśmy skupić się na tych wszystkich, na tym całym sterowaniu. Czyli pod B oczywiście mamy to całe kucanie, pod A, zaraz. Tak, pod A, bo ja osobiście gram na padzie do Xboxa obecnie, no to właśnie mamy taki oto dash. Mamy jeszcze jakieś inne rzeczy? Pod R2 mamy jakiś inny widok kamery, tak jakbym mógł trochę dalej jeszcze zaglądać. No i w sumie na stan obecny nie mogę niczego więcej zrobić. Dopiero jak uda mi się znaleźć jakąś broń, no to zapewne wtedy to sterowanie będzie nieco trudniejsze. Ale patrzcie tylko na tą całą wizję świata. Trzeba przyznać, że pod kątem wizualnym gra prezentuje się całkiem nieźle. Dosłownie tak, jakby jakiś to był Doom, powiedzmy Doom 3 albo Doom Eternal. Takie właśnie klimaty, tylko wszystko przedstawiane z lotu ptaka. W interakcję z przedmiotami wchodzisz za pomocą X. Istnieje wiele rodzajów interaktywnych obiektów. To nie tylko postaci, terminale, drzwi i przedmioty leżące na ziemi. No dobra, więc to już było w sumie widoczne wcześniej. Za pomocą X-a możemy wykorzystać ten terminal. I proszę bardzo, mamy dostęp właśnie do zupełnie nowych lokacji. Czy mógłbym teraz to jakkolwiek zamknąć? Niestety nie mamy chyba autoryzacji, żeby zamknąć za sobą drzwi. Więc udajmy się dalej. Zbadaj. Widzę, że leżą jakieś zwłoki, dosłownie nie wiem, czy to jest na ulicy, czy jak to wygląda. Naciśnij strzałkę w górę w dowolnym momencie, aby wyświetlić obecnie śledzone zadanie. Projekcję ścieżki, a jeśli się nie przemieszczasz, również mapę otoczenia. No dobra, więc ciśnijmy właśnie tą strzałkę w górę. I rozumiem, że to jest po prostu nasz główny cel. Jeżeli się zgubimy, no to już wiemy, że należy w tamtą stronę się udać. Ale może warto sprawić też jakieś rzeczy poboczne. Zaraz, za pomocą tych daszy może jeszcze bym mógł niszczyć te wszystkie skrzynki jakkolwiek. Ale w sumie wcześniej wystarczyło do nich podejść i w zasadzie tyle. No dobra, więc kolejna autoryzacja i co tym razem? Ustawienia mapy. Odkrywaj segmenty mapy, gdy docierasz do nowych obszarów. Twój imp automatycznie pobierze odpowiednią mapę miejsca, w którym się znajdujesz i przechowa ją w dzienniku w strzałce w dół. Czyli rozumiem, że wciskając strzałkę w dół, mamy całą mapę, dziennik, mapy i misje. Sprawdź wszystkie rozpoczęte i ukończone misje i ich status. Wybierz, którą chcesz śledzić jako główną i czy udało ci się osiągnąć zalecany poziom misji pobocznych. Przejrzyj znajome miejsca i zorientuj się, gdzie się udać, używając mapy. No dobra, więc spora liczba właśnie tych wszystkich tutoriali, a zaraz, bo wyszedłem poza to, co chciałem w zasadzie zrobić. Więc mamy to całe menu. Okej, więc mamy także wiele notatek, na czym to wszystko polega. Ja osobiście, no jeżeli chcecie, zawsze możecie sobie to wszystko jeszcze poczytać bardziej szczegółowo. Ja zaraz jeszcze postaram się to bardziej wszystko skrócić. A więc po pierwsze mamy postać, wszystkie umiejętności naszej bohaterki, właśnie jakiś zmysł taktyczny, różne skille. Okej, jasna sprawa. Potem mamy nagrody, których jak na razie nie udało mi się jeszcze znaleźć. Zapewne to są jakieś znajdźki albo coś w tym stylu. No i na dole mamy jeszcze jakąś notatkę do tego. Tani, ale stosunkowo niezawodny, bez bajerów, ale we wprawnych rękach otworzy wiele zamkniętych drzwi. Czyli stawiałbym, że to jakiś przedmiot do hakowania, ten cyberdeck. Chyba tak to się prezentuje. Potem mamy wyposażenie. Czyli mamy ten swój pierwszy pistolecik. Mamy jeszcze jakieś rzeczy poboczne, kurde. Po raz kolejny wejdźmy w tą strzałkę w dół i coś jeszcze znajdziemy taktyczne. No jakieś możemy sobie broni oczywiście wyekwipować, potem mamy pancerz. No ale obecnie niestety nie mam takich rzeczy, jeszcze jakieś ulepszenia.
Więc w sumie pod kątem RPGa, pod kątem edycji tej postaci, jak sami widzicie, mamy aż 4 zakładki ulepszeń. Właśnie te ulepszenia, różne pancerze, wyposażenia. Więc myślę, że pod tym względem RPGa prezentuje się to całkiem rozbudowanie. Potem mamy te mapy i misje. Misje poboczne, no ja osobiście skupię się powiedzmy na tej misji głównej. No i jeszcze kodeks, czyli pewnie jakieś właśnie samouczki oraz opis szczegółowy tego całego świata. Dobra, więc to było w sumie na tyle, na te wszystkie opcje, więc przejdźmy do dalszej fabuły. Moglibyśmy z kimś porozmawiać, Tok? So, they finally sent backup. Guess the problem was to reach the Stacktops or Boom would have left me here to be scavenged for orcs. Trauma, hope you came armed. This eye's locked itself into a recursive void loop. Whatever caused it's beyond that door. Together with a whole lot of ferals who came out of nowhere. Took a fat bite out of my thigh. Was all I could do to crawl in here and put the room in lockdown. We'll help out, right? Okej, patrzcie tylko na to podejmowanie decyzji. Mamy naprawdę bardzo dużo wyborów, tylko szczerze mówiąc, tłumaczenie jest jakieś po prostu beznadziejne. Czyli te wszystkie dialogi, to co on mówi, no to jest po polsku, ale same odpowiedzi są już w wersji angielskiej, więc to jest jakieś, nie wiem, słabe dopracowanie. Ale muszę powiedzieć, że w to co obecnie nagrywam, no to jest wersja taka w dniu premiery, więc może to jest jakieś łatwe do naprawienia i jutro będzie już w porządku. Dobra, w takim razie zapytajmy another one, może, nie wiem, po kolei. That dirty fucking Jutland. Yeah, those fellows mean business. Almost got me. Don't go in there unless you're packing. Dobra, więc te decyzje to w zasadzie takie upewnienie się chyba o to, co koleś powiedział wcześniej. SI's the sentient intelligence operating this here ultra-complex machinery. Now, we're talking the most basic forms of sentience. It's not an AGI. Dobra, więc chyba mamy już wszystkie informacje, więc akceptuję. Dobra, więc to było na tyle na samą rozmowę, ale to chyba nie są wszystkie rzeczy. Kurde, ja w ogóle mogę wszystko dosłownie dewastować w tej całej lokacji, jakieś wszystkie meble, więc to jest także interesująca sprawa, ale jeszcze w tym miejscu mamy coś dodatkowego. Użyj 29 ukredy, cokolwiek to oznacza. Może to jest jakaś waluta w tym tytule, ale niestety nie mogę tego ze sobą zebrać. Coś, żem niby znalazł, ale no w żaden sposób nie mogę zebrać tego itemu, więc trochę słaba sprawa. Wygląda jak jakieś życie, może mam tego na fulla. No dobra, w takim razie zbadajmy jeszcze dodatkowo tą lokację. Widzę, że mógłbym się wydostać na jakieś kolejne rejony, to już chyba są jakieś, nie wiem, mniej bezpieczne. Koleś już wspominał właśnie o tej całej walce, więc myślę, że o jakichś potworach, które go zaatakowały jakoś tam w Udo, więc stawiałbym, że już niedługo będzie jakaś pierwsza walka. Dobra, więc kolejne panele, ale niestety nic z tym nie możemy zrobić, ale co to w ogóle za mechanizmy właśnie widać w górnym lewym rogu? To jakaś ogromna kula. Ciekawe, co oni starali się wytworzyć. Jacyś naukowcy. O co w ogóle w tym świecie chodzi? Gdzie my w sumie jesteśmy? Musimy się jeszcze nauczyć w zasadzie wielu rzeczy. A zobaczmy może... A, czy ja poszedłem chyba w złą stronę. Właśnie częściej powinienem wykorzystywać te wszystkie... To całe pokazywanie najlepszej drogi. Czy okazuje się, że nasza obecna główna misja znajduje się jednak indziej, czyli właśnie tędy należało przejść. No i stawiałbym, że zaraz będzie jakaś pierwsza walka. Wcześniej była właśnie... ta bohaterka nawet wyjmowała tą swoją broń po raz pierwszy. Więc myślę, że jest to jednak całkiem możliwe. Dobra, więc...
Możesz hakować wszystko w zasięgu cyberdeku, trzymając Y. Wiele obiektów wymaga specjalnego cyberdeku, który pozwoli na włamanie się do określonych zabezpieczeń. I te rzeczy, które może zhakować twój cyberdek, można znaleźć w dzienniku postaci. Większość możliwych do zhakowania obiektów zaznaczone jest kolorem żółtym. Drzwi i skrzynie mogą być chronione przez bardziej skomplikowany lod i wymagać bardziej zaawansowanych cyberdeków. Możesz ulepszać swój cyberdek i zwiększać jego zdolności dzięki ulepszeniom cyberdeków, które rozsiane są po świecie. No myślę, że warto będzie w to inwestować, żeby jak najwięcej itemów ze sobą później nosić i zdobywać. Więc tak. I pod Y-kiem rozumiem, że będę to wszystko hakował. I rzeczywiście mogę już hakować tego rodzaju terminale najprostsze. Ale nie wiem, pewnie będzie tego jednak trochę więcej. No i teraz właśnie głupia sprawa, w połowie mamy jakiś tutorial po polsku, druga połowa po angielsku. Więc nie wiem, trochę głupio się to prezentuje. W każdym razie pod prawym triggerem możemy zaatakować właśnie z tego karabinu. Przeładowanie jest automatyczne, ale może być także wykonane za pomocą X-a. Dobra, więc chyba wszystko już rozumiem, więc postarajmy się tych kolesi ubić. I czy to jest jakiś przeciwnik? Zaraz. Na kogo ja w sumie walczę? Rzeczywiście mamy jakichś pierwszych robotów. Więc proszę bardzo, mamy swoją pierwszą walkę. Dobra, muszę przeładować. No i rzeczywiście taka rozgrywka dosyć podobna jak w tym Alien Swarmie, muszę przyznać. Kurde, muszę jeszcze uciekać, o nie. Sterowanie na padzie. Nie wiem, czy to jest najlepsza opcja w zasadzie. Szczerze mówiąc, do takiej rozgrywki. No, w sumie nie wygląda to aż tak tragicznie. Gdzie jest nasze całe zdrowie jeszcze? To chyba w dolnym prawym rogu, z tego co widzę. Mamy ten pasek właśnie czerwony, swoją broń, ile amunicji. I wydaje mi się, że na tym to polega. Kurde, jeszcze jakieś eksplozje. Z tego również należy korzystać, jak tylko będą takie możliwości. To sterowanie na padzie jest takie... Sam w sumie nie wiem, co mam o tym myśleć. Będę musiał się do tego bez wątpienia przyzwyczaić. Że w jedną stronę idę, w drugą muszę jeszcze sterować. Nie wiem, przyzwyczaiłem się może do tego sterowania jak w tym Alien Swarmie. No i w sumie nie wiem, będę musiał jeszcze to jakoś później ogarnąć, ale... No, nie jest to jakieś super intuicyjne, będę jeszcze musiał coś nad tym pomyśleć dopiero wtedy. Więc z tego co widzę, to hakowanie niestety teraz nie zadziała. Może ten cyberdek mój osobisty jest na zbyt niskim poziomie i jakoś trochę później będę mógł to dopiero wykonać. Okej, jasna sprawa. Jeszcze w tym miejscu coś się poruszało, ale w sumie chyba nie ma to jakiegoś większego znaczenia. No dobra, więc chodźmy sobie dalej. Kolejni przeciwnicy. Tym razem jakoś na drugim poziomie. Po prostu cudownie. O, jeszcze za nami się potrafią znajdować jakieś flanki. Stosują. Kurde, co jest? Celuj wysoko, trzymając LT, by strzelać nad małymi wrogami i przeszkodami. Możesz też oszołomić wroga, strzelając uniesionej broni. No ale to jeżeli bym chciał strzelać nad jakimiś przeszkodami, to pod LT. Dobra, to zaraz to wypróbuję, ale to najpierw będę musiał zawalczyć jeszcze na innych. Dobra, więc teraz LT, jak to w ogóle działa? A, czyli rzeczywiście mój tryb ataku się trochę zmienił, jeżeli przytrzymałem LT oraz RT. Więc wtedy może tak strzelać trochę wyżej. Ale to w innych warunkach raczej będzie się przydawało. Kurde, co z tymi przeciwnikami? Halo, halo! Jeszcze nie skończyłem walki, oni po prostu ode mnie uciekają. Co jest z nimi nie tak? Oj, widzicie? Teraz może tam wyżej strzelać. Jeżeli tylko właśnie wcisnąłem to całe LT. Właśnie po tym laserze można to właśnie zwrócić uwagę. Czyli jeżeli teraz LT wciskam, to mogę piętro wyżej strzelać. Jasna sprawa. No w sumie ciekawa mechanika. Ciekawe jak strzelać, powiedzmy, nie wiem, piętro niżej. Czy będzie też taka możliwość? No niestety nie, mogę tylko wyżej strzelać, a niżej no to będzie jednak większy kłopot, powiedzmy. Dobra, w takim razie mamy kolejnych przeciwników, jak na razie da radę z nimi wszystkimi już wygrać. No już mniej więcej zaczynam ogarniać to sterowanie, ale musiałem się do tego przyzwyczaić, więc nie wiem jak będzie w waszym wypadku. W każdym razie uzyskaj dostęp. Co tym razem? Wahania w sieci energetycznej wpływają na studio, na system SUO, dokładne przyczyny nieznane, błąd protokołów. No dobra, więc jakieś błędy.
Co z tymi w ogóle robotami? Jak to w ogóle wszystko funkcjonuje? Czyli mamy te roboty, których możemy zniszczyć totalnie. Więc tak to się prezentuje, ale prócz tego w tym świecie są właśnie też te wszystkie potwory. A w sumie żadnych ludzi jeszcze nie udało mi się spotkać, więc... Więc ten świat jest dosyć mroczny. Dobra, więc przejdźmy sobie na kucaniu, jasna sprawa. O, i kolejni przeciwnicy, no nie! Będę musiał jakkolwiek od nich uciec. Właśnie te dasze jeszcze będą super potrzebne. Ciekawe, czy niszczenie tych robotów ma jakiekolwiek znaczenie na jakąś karmę, na poziom tego świata, na poziom trudności. Czasami tak niektóre gry potrafią ukraść w różne sposoby, więc nie wiem, trudno powiedzieć. No i teraz akurat przechodzimy do takiego bardziej otwartego świata. Mamy, nie wiem, wiele korytarzy do wypróbowania i ciężko powiedzieć, w którą stronę należałoby teraz pójść. O, otwórz, robimy opening. No jakieś kolejne surowce ukredy. Udało nam się zdobyć w tym dolnym lewym rogu ekranu. Są rzeczy, które zdobywamy. Kolejni przeciwnicy, ale niestety nie da się do nich dostrzelić. Dopiero jeżeli będziemy na tym samym poziomie, to będzie taka możliwość. Kurde! Dobra, muszę jakoś zdaszować. No nie! Na tych daszach będę musiał jakoś uciekać. To jest bardzo ważne. Kurde, ilu tych wrogów już jest? To może nie być aż taki prosty gameplay. No nie przypominam sobie, żeby był wybór jakichkolwiek poziomów trudności na samym początku. O kurde, zostałem zgubiony! No nie, zaraz zginę, tylko nie w ten sposób, ale beznadzieja. No to wyszło po prostu tragicznie, muszę przyznać, ale całe szczęście te health paki jeszcze udało się jakkolwiek zyskać, więc wspaniała sprawa. No i zobaczmy, gdzie jest nasza główna misja. Z tej strony mamy jakiś panel do sprawdzenia. Uzyskaj dostęp, dobra. I chyba jeszcze przynajmniej jeden taki panel się gdziekolwiek znajduje, więc zaraz sobie w to miejsce podejdziemy. O, jeszcze kolejne potwory, żeby nie było zbyt prosto. Zaraz, zaraz, czy ten robot jakoś próbuje mnie gonić, czy jak to wyglądało? Kurde. Przez chwilę myślałem, że on jest jakoś na mnie, ale chyba... Nie wiem, po prostu uciekał od tej całej strzelaniny. Ciężko w sumie stwierdzić. No dobra, w każdym razie... Misja główna znajduje się jakoś w tym kierunku. Jeszcze kolejni przeciwnicy, dobra. Przy okazji, czy ja mógłbym w ogóle sobie daszować tak w nieskończoność? Czy mamy jakąś staminę? Widzę, że po kilku daszach bohaterka się tak bardziej męczy. Na samym początku mogłem wykonać takie trzy turlania się jednocześnie, ale potem już nie było takiej możliwości. Trzeba było jednak chwilę odczekać. No dobra, więc pójdźmy na tą kolejną główną misję, która z tego co widzę jest już całkiem niedaleko. Uważaj na istoty, które mijasz w niebezpiecznych miejscach. Niektóre pozwolą ci odejść, a jeśli nie skorzystasz z okazji, przygotuj się do walki. No dobra, w takim razie rozumiem, że teraz mamy jakieś niebezpieczne miejsce, więc postaram się... Czyli okej, mógłbym sobie po prostu odejść od nich, nie muszę chyba z nimi walczyć. Powiedzmy... Zawróć teraz. Po prostu wymieniłem sobie jakieś przedmioty i w zasadzie tyle, teraz mamy jakiś karabinek. O kurde, ale się zdenerwowali. No teraz muszę... Jak się tą broń zmieniała? Pod Y-kiem, tak jest, i teraz mamy ten cały karabinek. No dobra. Więc niby są jakkolwiek opancerzeni, ale z tym całym karabinem nie stanowią jakiegoś wielkiego zagrożenia. Więc tej amunicji mamy dosłownie nieskończoność w tym dolnym prawym rogu ekranu, możemy to już zaobserwować. Pick up weapons pod X-em, dobra. Mogę jeszcze coś zebrać, w sumie już jestem całkowicie na fulla. Więc nie, wykonajmy tylko tą misję główną i to było chyba na tyle. Gdzie ona się znajduje? Przepraszam? Ona powinna być jakoś w tym miejscu, tak jest? Dobra. Czyli czyszczenie jest zakończone. Done.
No ale mamy po raz kolejny te wszystkie przerażające stworki. Dobra, więc zawsze możemy je zniszczyć i co w związku z tym? Chyba po prostu mógłbym się udać na sam początek tej całej misji. Więc postaram się dotrzeć do jakiegoś save pointa. To było całkiem przydatne. Zaraz, zaraz, czy ja mógłbym tak to wykonać i po prostu właśnie eksplozję spowodować na tych wszystkich przeciwników, tak jest? No i mamy jeszcze nowy poziom, po prostu cudowna sprawa, ukończ misję, zbieraj nagrody i pokonuj wrogów, by zebrać punkty doświadczenia. Po awansowaniu na nowy poziom masz więcej siły, zadajesz większe obrażenia i zdobywasz punkty umiejętności. Dobra, więc jak tylko będzie chwila odpoczynku, to postaram się to wszystko przedstawić. Dobra, i co w związku z tym, gdzie jest nasza obecna misja? Jakoś do góry będę musiał się udać. A tędy, czy to jest coś specjalistycznego? Jakiś większy panel, ale niestety nie mogłem nic więcej wykonać. Więc zobaczmy. O, jeszcze kolejne zestawy przeciwników. Ale tą broń, którą obecnie zdobyłem, muszę przyznać, że jest, nie wiem, ma jednak całkiem spory potencjał. Te wszystkie jeszcze eksplozje powodują jakieś, nie wiem, przerażające wielkie lagi. Nie wiem, czy to widać na tym całym gameplayu, ale czasami tak to wygląda. Dobra, o, kolejny zestaw wrogów. Te roboty są śmieszne. Te całe boty, niby takie ogromne, dwa razy większe od tych stworków, a jeżeli zaczynam strzelać, to po prostu uciekają. I w sumie tyle. Mogliby mi może jakoś pomóc, to było całkiem przydatne. Odmowa dostępu. A, i teraz po prostu z drugiej strony sobie przeszliśmy, która ostatnio właśnie, bo nie wiem, poprzednio było to wszystko zablokowane. No jeżeli dobrze kojarzę, no to zaraz powinniśmy być chyba na samym początku, tam gdzie była właśnie ta lokacja z tym naszym kolegą, z którym rozmawialiśmy. Więc wydaje mi się, że to będzie chodziło. Jeszcze jakaś kolejna rozmowa? The SI interface terminals past that hollow door across the room. I've recovered enough to hobble out of here. Thanks, mate. Let's have a drink when you get back upstairs. Dobra, więc to było w sumie chyba na tyle na dzisiejszy materiał. Udało mi się zrobić całkiem, nie wiem, duże postępy. Jezu Chryste, ja w ogóle tego leczenia jeszcze ze sobą zabrałem. Więc tak, więc to takie wstępne przedstawienie, myślę, że to było w sumie na tyle. Więc nie wiem, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć z tego kolejne odcinki. Myślę, że jest to w sumie całkiem ważny tytuł, powiedzmy w skali miesiąca. Myślę, że jedna z najważniejszych gier z tego lipca, przepraszam, jeszcze nie mamy sierpnia. Więc tak, więc chciałem to wszystko pokazać. No jeżeli jesteście zainteresowani kontynuacją, jeżeli dobrze się to wszystko ogląda, piszcie o tym w komentarzach, a postaram się nagrywać kolejne codziennie wychodzące odcinki, no i pokazać nieco więcej z tej całej produkcji. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszy materiał, ja się z wami żegnam, no i do jutra!